Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z Gothica 3 Zmierzch Bogów, oczywiście edycja rozszerzona. W poprzednim odcinku udało nam się na szczęście zabić czarnego maga. Były pewne komplikacje z tym, żeby wyszedł właśnie z Trellis, ale na szczęście udało mu się wyjść jakoś z tego Trellis i nikt nie widział, jak go zabijamy i orkowie na nas nie są źli, więc jest po czarnym magu. Nie był w sumie jakiś tam trudny do zabicia, ale udało się. Kolejna sprawa, gdy szliśmy z Inogiem do Anoga, czyli z Geldern do Silden, przy wyjściu z Geldern był jakiś tajemniczy wędrowiec, który powiedział nam o jakimś pancerzu. I trzeba podobno znaleźć trzy części tego pancerza. Pierwsza z nich powinna znajdować się w pobliskiej jaskini, czyli w jaskini w pobliżu Geldern, czyli od razu się tam udajemy. Raczej chyba wiemy, o jaką jaskinię chodzi, tylko że nie wiem, czy nie może być tam jakiegoś problemu, bo jeżeli chodzi o to, że to jest jakieś zadanie, jakiś tam tajemniczy pancerz, to może być tak, że na przykład w takich jaskiniach będą jakieś takie silniejsze potwory i tak dalej. W sumie można by było się najpierw przespać. Hej, człowieku! Ten na dywanie śpi, naprawdę? Ja pierdzielę, dobra, pierwszy raz widzę. Przespać, tylko że łóżko teraz znaleźć, wolne jakieś. Co jest? No właśnie, i to jest już tak, że na tym łóżku się nie położymy. Bo niestety jest jakby, powiedzmy, już przypisane do tego kowala, który przed chwilą z niego wstał. Znajdźmy jakieś łóżko, kurde. Może tutaj na górze będzie więcej tych łóżek wolnych? Trafiłem? Czemu mnie obudziłeś? Wszystkie są zajęte. Naprawdę? Gdzie ja się teraz prześpię? Tutaj też, tutaj też. Tutaj jest jakieś łóżko, jest, dobra. I możemy tutaj przy okazji, ja już widzę te skrzynie. Przy okazji te skrzynie ogarnąć, no bo tutaj stąd właśnie eskortowaliśmy jeszcze w poprzednim odcinku tych handlarzy. Więc mamy tutaj właśnie dostęp do tych skrzyneczek. Robimy sobie zapis. Raczej nikt tego nie widzi. I otwieramy pierwszą skrzynię. Stara skrzynia, udało się za pierwszym razem. Jakieś dwa czary przywołania błyskawicy grupowe, ośpienie, 4 mikstury lecznicze. Zajebiście, dosłownie zajebiście, 4 mikstury lecznicze. Bardzo przydatne. Jakiś zwykły kuferek. Możemy sobie tutaj oczywiście przeczytać. Tu jest napisane coś o alchemii. Coś tam o alchemii, jakaś szkatułka. Uda nam się ją wziąć, okej. Puchar jakiś. Złoty kielich, przepraszam. Kielich, nie puchar. Ale ktoś tam sobie ładnie ziewa. Kolejny złoty kielich, jest hajs też jakiś. Dobra, niedużo pewnie, ale jest. Kufer. Tutaj też coś mamy na stoliku. Jakieś wino i kolejna skrzynia, tylko że to jest metalowy kufer, okej. Ale też otwierajmy. Znowu jakieś dwa czary i znowu fajnie, bo mikstura lecznicza. Zauważyłem, że naprawdę bardzo często są w takich skrzyniach, chyba we wszystkich, często właśnie pojawiane są, pojawiają się mikstury, więc fajnie, naprawdę fajnie, jeszcze to chciałbym sobie wziąć. Tylko, że ciężko mi na to celować. Halo, pomóżcie mi. Dobra, troszkę w prawo. Okej, dobra, jest. Troszkę znowu w prawo. I okej, dobra. Dwa topory drwala. I tarcza, ale tutaj na dole. Czy tutaj nie był kiedyś zawsze jakiś skarbiec? Mamy coś. Wow. Aż się boję to brać, bo wiecie, nie będą nas ganiać później? Brodaty topór, kurde, jestem ciekaw tego wszystkiego. Skarbiec Trellis. Wrócimy tutaj. Nie zabierajmy jak na razie tego. Wrócimy tutaj. Muszę o tym pamiętać oczywiście. Żeby nas później, wiecie, nie ganiali. Albo jak już będą nas ganiać, to po prostu mieć nauczoną umiejętność taką jak... czekajcie. Było coś takiego zawsze, wyłganie się z kłopotów, tak cały czas. Coś takiego, tylko że tego nie widzę. Wejdziemy. Targowanie? Niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają. Ej, nie wiem jak to działa. Albo mi się coś popierdzieliło, ale coś mi się wydaje, że była jakaś umiejętność. Tutaj też w sumie można powiedzieć, że to jest skarbiec. Dobra, idźmy do tej jaskini, bo zapomnę.
dlaczego myślę o tej jaskini? Bo po tej stronie był ten tajemniczy wędrowiec, więc myślę o tej jaskini, która dawniej była kopalnią, czyli tam jest. Jeżeli to nie będzie ta jaskinia, pójdziemy na drugą stronę zamku i bramy w sumie. I po tamtej stronie też jakieś były jaskinie chyba, więc tam sobie też sprawdzimy, ale miejmy nadzieję, że to będzie tutaj. W ogóle też chyba tutaj będziemy mogli tak, siarki zbierać, bryłki siarki, pojedyncze sztuki. Proszę, czego to weźmy. Może nam się to kiedyś tam jeszcze przydać. Jest taka szansa, skoro tego jest tutaj dużo, no to myślę, że może to nam się kiedyś przydać. Oczywiście to, co tutaj też rośnie, bierzemy. I zaraz sobie zobaczymy, czy to jest martwy ork. 2, 3, 4. Czterech martwych orków widzę. No i widzimy też cieniostwora. Kurde. Może być ciekawie. Spróbujmy. Pół HP? Naprawdę? Wiedziałem, że będzie coś tutaj na nas czekało. Oj, może być ciężko. Z dopracowanym trybem walki może być naprawdę ciężko. Spróbujmy sobie zrobić może to troszkę inaczej. Czyli jakiś czar może. Troszkę nam się tego uzbierało. Zbytnio nie, ale koszt many 150 mamy, a 200 potrzebne. Nawet jeżeli byśmy założyli dwa pierścienie, nie, to nic nie da niestety. Kula ognia mało co na pewno mu zrobi. Kurde, lipa, naprawdę. Chyba że. Czy to działa tak, jak myślę? Czy takim skradaniem? Nie obudzimy go? Coś tam usłyszał? Aha, dobra, to jest drugi stwór i trzeci, czwarty? Nie, chyba trzy są. Nie ma szans na to. Nie ma na to szans. Nie ma opcji. Dosłownie nie ma opcji. A jeżeli właśnie może być tak, że któryś z cieniostworów może mieć to przy sobie, nie? Czekajcie, aż się zająkałem, kurde, przez to, że tych cieniostworów tu jest. Ej, dobra, prawdopodobnie któryś z cieniostworów ma to chyba w sobie. Ten pierwszy fragment pancerza, myślę. Bo nic tam na podłodze nie widziałem, żadnego ciała nie mogłem z tego orka ogarnąć. Więc prawdopodobnie, jak jest to ta jaskinia, to któryś cieniostwór ma w sobie ten fragment pancerza. Ale pójdziemy sobie do tej drugiej jeszcze jaskini, po drugiej stronie. I w sumie możemy to zrobić teleportem, bo teleport nam jakby przynosi nas tam. I tutaj też była jakaś jaskinia, poczekajcie, po lewej, nie, po prawej stronie chyba. W razie czego zobaczmy. Bo jest też szansa na to, że może właśnie chodzić o tą jaskinię. Więc sprawdźmy, bo wiem, że tutaj była, tylko że tutaj są ogry, które chyba nas już wyczuły. A nie, to wilk wyczuł nas. To nas wyczuł wilk. Dobra, bez strat. Idealnie. No i tu jest właśnie ta jaskinia kolejna. No i jakaś tam szansa jednak jest na to, że może to być tutaj jednak. I dlatego chcę to sprawdzić. To chyba była kiedyś właśnie kopalnia też czegoś, takie mam wrażenie. Jeżeli dobrze pamiętam. Jest jakiś gość? Ciu, bandyci, okej. Okay. Czyli tu są bandyci i szczerze mówiąc... Ani kroku dalej. Nie w ten sposób. Oni mnie gonią jeszcze? No dobra, już mogę. Przestanie mnie gonić. Raczej to będzie tamta jaskinia, co nie? Tylko że... Już mi coś w gardle stanęło. Tylko że... Tutaj są ci bandyci, a tam są cieniostwory. Nie mamy szans na to. Czyli chyba... myślę, że możemy spróbować zabrać te rzeczy i zobaczymy, czy będzie jakakolwiek reakcja z jakiejś tam strony. W ogóle w sumie nie spojrzałem. 6500, jeżeli bierzemy skarb, to dostajemy 300, okej.
No z 1000, może z 2000 na wpadły. W sumie z tego wszystkiego. Nie tak dużo, ale zawsze coś. Myślałem, że więcej będzie. O, to możemy jeszcze sobie w sumie wziąć, jak już tutaj jesteśmy. I chyba to wszystko będzie, co nie? Nic tutaj ukrytego nie ma, raczej nie. Możemy wracać. Zobaczymy, czy ktoś nas jakby, wiecie, zahaczy czy coś. I nie powie nam, ty ukradłeś coś tam, albo czy nie wiesz nic o... O tym, że ktoś tam wkradł się do skarbca, coś takiego. Chyba nie ma z tym problemu, więc spoko. Szkoda, że jest ten strażnik tutaj, bo bym sobie te kufry opierdzielił. No ale niestety. Czym się możemy teraz zająć? Jak wygląda czas? Bardzo mamy dużo czasu jeszcze. Porozmawiam z Torusem na temat ataków Geldern. Na Geldern. Elementy pancerza. To musi widocznie poczekać. Torus. Anok potrzebuje pomocy Gorna. Gorn czy Torus? Dobra, lecimy do Trellis. Lecimy do Trellis i chyba mniej więcej dowiedziałem się, gdzie powinien być teleport. Tak, w końcu znajdziemy teleport. I to nawet nie było żadne miejsce, albo nawet blisko nie byliśmy tego miejsca, gdzie szukaliśmy. Więc troszkę zdziwiłem się, ale upewnimy się. Lecimy chyba z piąty raz tą ścieżką bez teleportu. No bo wiecie, był problem ze znalezieniem tego teleportu, niestety. Był niestety problem, więc... teraz miejmy nadzieję, że... będzie tam, gdzie niby powinien mniej więcej być. Zębacz. Walczymy? Ale miałem laga. Dobra, walczymy. Ale one są mocne, o kurde, nie wiem czy nie będzie... Ciężko, dobra. Okej. W co trzeba przycelować? Jakieś życie. Albo lepszą zbroję, bo dostajemy naprawdę bardzo mocne ciosy. Od jakiegokolwiek potwora, od jakiegokolwiek gościa dostajemy bardzo mocne ciosy. Nasz pancerz. Pancerz, nie wiem czy to można nazwać pancerzem. Nasze ubranie zbytnio nie wyrabia. Korona też nam zbytnio nie wyrabia. Więc trzeba po prostu troszkę energii chyba życiowej podbić, albo jakiś lepszy pancerz sobie ogarnąć, bo jest ciężko. My wyprowadzamy hity jakieś takie, w sumie można powiedzieć, że niezbyt słabe. Nawet są okej te hity. Ale nas biją też właśnie za to też mocno. Więc będzie trzeba ogarnąć jakiś pancerz. Nie wiem skąd. Albo po prostu energii życiowej się poduczyć. Może być ciężko, a miejsce, w którym powinien znajdować się ten teleport, to dawny skarbiec. I dokładnie jest. Dawny skarbiec Trellis. I dokładnie jest ten teleport. Możemy przy okazji te kufry ogarnąć. I chyba to wszystko. No dawny skarbiec, niestety dawny skarbiec, nic tu więcej zbytnio nie ma, ale mamy teleport. Nie spodziewałem się, że w takim miejscu mogę znaleźć ten teleport. Naprawdę nie spodziewałem się. Tyle prób, tyle szukania. I się okazało, że tutaj w tym dawnym skarbcu był ten teleport. Dobrze, mamy ten teleport. W ogóle to. Gdzie jest Torus? A, okej. Okay. Tam jest Torus. Jaka będzie jego reakcja na nas? Zobaczymy. Ale po prostu mamy z nim porozmawiać na temat właśnie ataków na Geldern. Zobaczymy, co on powie na ten temat. Na Beliara! To znowu ty! Myślałem, że dasz mi święty spokój. Z tego, co mi wiadomo, to ostatnio nie sposób uświadczyć tu spokoju. Poskrom swój język, albo ci go odetnę! To Gorn jest odpowiedzialny za cały ten bajzel. To on pierwszy mnie zaatakował. Jesteś pewien, że go czymś nie sprowokowałeś? Co to ma być? Przesłuchanie? Powtarzam po raz ostatni. Gorn zaatakował mnie pierwszy! To ja utrzymywałem pokój między ludźmi a orkami. To ja miałem oko na nie jeden, a trzy regiony, w których przebywają orkowie. Właśnie tak. Pilnowałem nie tylko Trellis, ale i Montery oraz przylądka Dun. Dowodzę tutaj wszystkimi orkami i najemnikami.
No ale właśnie, Torus, dowodzisz orkami i najemnikami. Amyrtana powinna być odbita z rąk orków, najemników. Tego typu rzeczy. Przybywam z Geldern. Sildern czy Galdern w końcu? Rozkazał orkom zaprzestania napadów na karawany. To zrozumiałe, że się tego domaga. Ale bierzemy udział w wojnie. Potrzebujemy broni oraz rudy. Twój przyjaciel Gorn atakuje moich ludzi. Dobra, stop. Kiedy robiłem zapis? Tutaj przed tym. Bo mi usunęło zadanie. Czyli najpierw kolejność jest taka, przepraszam, że to przerywam, ale najpierw kolejność jest jednak taka, że musimy iść do Gorna. I wtedy, kiedy Anok dostanie pomoc od Gorna, idziemy później do Torusa. No musimy to w taki sposób zrobić, czyli wczytujmy dobrze, że w sumie tutaj mamy save'a. Bo może to być tak jakby, że w jakiś tam sposób na korzyść jakby Torusa będziemy bardziej działać niż na korzyść jakby Anoga i Noga. Więc rozmowa z Torusem jak na razie poczeka. I teraz wybieramy się do Goty, która jest bardzo daleko. Do Goty, która jest bardzo daleko, tylko że tak. Może zrobimy to w inny sposób. W taki sposób, że posiedzimy trochę w Geldern. Bo tak naprawdę to można powiedzieć, Sildern mamy zaliczone, Geldern nie mamy zaliczone zbytnio, bo tam jeszcze jakieś chyba questy nam gdzieś tam wpadną. Może też jakaś arenka. Tak to zrobimy. Troszkę się jakby, można powiedzieć, polepszymy, ulepszymy. I na co ja tu trafiłem? Rubinowe ostrze, szeroki miecz. Zastanawia mnie. Miecz 1,5 ręczny, 12 tysięcy, ale rubinowe ostrze? Co myślicie? Czy to będzie lepsze? Dobra, bierzemy rubinowe ostrze. Czy ono będzie lepsze od tego miecza, który mamy? Zobaczymy. To możemy sprzedać. Bo są to zużyte miecze. To też, to też. To niech zostanie. Tarcze możemy. Te pierścienie troszkę. Fala płomieni. Szczerze mówiąc, to zbytnio nam dużo nie pomaga. Sprzedajmy dwie. I stąd coś. Dobra, te kielichy. Szkatułki. Dobra. I myślę, że możemy dołożyć złoto. Sprawdźmy sobie ten schemat. Rubinowe ostrze. Siła 150, obrażenia od ostrza 70. Tyle też mamy na tym. Tak, ale wykute własnymi rękoma będzie plus 10. Czyli będzie 80. No jednak myślałem, że będzie to mocniejsze, szczerze mówiąc, ale no... Ale no okej. Światło? Potrzebujemy do tego? Sztaba magicznej rudy? Ale kowalstwo nam wystarcza. Sztaba magicznej rudy na szczęście ma. Chyba... Twórcy to przewidzieli. 1000. No dobra, bierzemy. I światło. Tego twórcy nie przewidzieli. Musimy światło ogarnąć jeszcze. Zwój światło. I będziemy mogli wykuć sobie rubinowe ostrze. No 10 więcej jednak obrażeń. Będzie okej. Czyli będziemy musieli jakiegoś gościa znaleźć. Jakiegoś kolejnego handlarza, który będzie nam handlował jakimiś zwojami. Więc po prostu poszukajmy sobie handlarza. Ten czym handlował. Dobra, tutaj nie ma zwojów. Poszukajmy jakiegokolwiek handlarza i posprawdzajmy wszystkich, żeby właśnie znaleźć... O, może ten będzie miał. No niestety nie. Znaleźć zwój światła. Niestety na nieszczęście jeszcze nie trafiłem na to. Wow. Jakieś tarcze. Pełny hełm skórzany. Ciekawie on wygląda. Stalowa korona, którą mamy, czyli po prostu mamy 5 więcej na ostrza dzięki tej stalowej, którą już mamy założoną. Ubranie gońca leśnego 30, 35, 35, a to jest 15, 15, 25. Chyba, kurde, to zmienimy. A ile to kosztuje? 25 tysięcy, ta, zmienię sobie. Chyba oszalał.
Czyli jednak troszkę problem z hajsem jest. Czyli chyba będzie trzeba w energię życiową trochę przypakować, bo zanim my zbroję jakąkolwiek kupimy... No to chyba długa droga. Bo... Problem z pieniędzmi jest troszkę. Muszę się przespać. Dajcie mi jakiegoś handlarza, który będzie miał zwoje. Wiem, że w Silden był jakiś. Na pewno masz coś lepszego do roboty. Ale tutaj nie mogę go znaleźć. Górnik, kowal. Zostaw mnie w spokoju. Czego chcę? I chyba nie ma zbytnio takiego handlarza ze zwojami. No nic, do Silden. Lecone do Silden. I tutaj gdzieś był, czekajcie, gdzie on był dokładnie? Ten nie sprzedawał zwojów? Nie, on w ogóle nie handlował. Mieszczani, handlarz. To ciało tu jeszcze leży, naprawdę? Tak mi kusi ta ciężka skrzynia, żeby ją otworzyć. Izabel. Lepiej już sobie idź. O, chyba ten. Nie, niestety nie. Kto tu zwoje sprzedawał? Nie zawracaj mi głowy. Ciepły ogień. Ale nadal mi się to nie podoba. Też nie? Na pewno masz jeszcze wiele do zrobienia. Słyszałeś o Gornie? Orety, to podobno zwierzę w ludzkiej skórze. Okropny człowiek. Kiedyś wszystkich nas pozabija. Niech Beliar błogosławi mą duszę. Aha, to tyle. Kto tu handlował tymi zwojami? Już naprawdę nie mam pojęcia. Ktoś na pewno handlował na 100%. Dobra, chyba wiem. W dobrą stronę się kierujemy. Handlował gościu z tego domku chyba. Dokładnie tak, światło ma. W ogóle mam wrażenie, że jakby coś tu doszło. Albo mają jakieś zwidy chyba czy coś. Weźmy ze 3 sztuki. W razie czego nie jest to takie drogie, więc bierzemy. I co? Na kowadło. Będą tu mieli kowadło. Zbytnio nie widać. Dobra, idźmy do Geldern. Dajcie mi jakieś kowadło. I wykuwamy sobie broń, która będzie no miała te 10 więcej jednak tych obrażeń, ale... Jednak to trochę jest. Rubinowe ostrze. Nasze będzie pierwsze... Sztaba magicznej rudy. Czy ja tego nie kupiłem? Może przez przypadek jakoś mi się nie kupiło. Dobra, złoto? Dobra. Przez przypadek musiało mi się nie mam kupić. Mam zbyt mało doświadczenia. Kucie broni z rudy? No tak. Przecież to jest... O Jezus. Naprawdę. 25 kowalstwo. Z powrotem do Silden. Co za fail. Ale spokojnie, wiem kto uczy kucia broni z rudy. Czyli musimy wydać trochę punktów jednak na kowalstwo. I tak lepiej niż z dziesiątki, bo mamy 20 w sumie z dwóch ksiąg, co nie? Po 5 nam wleciało. Naucz mnie czegoś o kowalstwie. Czyli 5 tylko na to. Aha, tylko górnictwo i ostrzyć oręż. Kto uczył teraz kucia broni z rudy? Nie mam pojęcia. Kto uczył kucia broni z rudy? W Silden raczej już nikt. Trellis? W środku Trellis? Nie, to jest jakiś niewolnik po prostu. Idź sobie, albo będziemy mieć kłopoty. Podobnie jak ty, mieszkańcem Myrtany. Ja... Trzymaj się z dala od kłopotów. Nasi orkowie będą mieli na ciebie oko. A teraz zmykaj stąd, zajęty jestem. Czy mieszkańcy ucierpieli na skutek ataków? Nie. Gorn atakuje tylko nasze obozy wojskowe. Więc nie jest taki zły, jak twierdzą niektórzy. Mam już dość rozmowy z tobą. Wracaj do pracy. Wracaj do pracy. Co ty mówisz, dziewczynko? Czy lud kocha i szanuje Torusa?
Co? Oczywiście, że tak. Torus zdziałał wiele dobrego dla Trelis, a teraz zrobi to samo dla Myrtany. Jak to dla Myrtany? Chciałem powiedzieć, że będzie starał się przywrócić pokój i dostatek w całej Myrtanie. Mhm, jasne. Wyleciało mi z głowy, kto nas uczył kowalstwa. Chyba, że po prostu jeszcze nie wiem. Rubinowe ostrze niestety musi poczekać. Ale... przydałby się posąg Inosa, żeby nauczyć się energii życiowej. W sumie chyba, że u Beliara też możemy? Sprawdźmy. Moc życiową. Moc życiową. To jest chyba to samo po prostu, tak. 20. Mamy 35. 30, 20, dobra, 340. Dobra, do 400 lecimy. 400, zostały nam jeszcze 5 punktów nauki. No jest dobrze, myślę, że jest dobrze. I możemy popróbować właśnie na arenie powalczyć. Tylko chyba, że już nie w tym odcinku. Czyli dobra. Gota. Co jest najbliżej Goty? Kurde, wszystko jest oddalone bardzo. Nie Silden. W Silden mamy ok, wszystko. Trelis. Rozmowa z Torusem to później. Geldern. Nie no, chyba kierunek Gota, czyli z Trelis. Lecimy. Czekajcie, patrząc. Musimy iść tam. Poruszanie po mapie nie jest aż takie właśnie wolne, więc to też spokojnie. Montera. Czyli tak, jeżeli do Montery, to też w stronę Goty. No nic, biegnijmy. Zobaczymy też po drodze, czy coś się tam pozmieniało. Nie mamy innego wyboru, no musimy zapierdzielać z buta. Wytrzymałość, widzicie, też tą wytrzymałość trzeba chyba podbić, bo widzicie, jak to wygląda. Ta wytrzymałość też jakby nam szybko bardzo ucieka. Jak zapierdzielamy sprintem. Więc no niestety... czasami się będziemy musieli zatrzymywać i pić jakąś miksturę, albo po prostu no trzeba się też nauczyć większej wytrzymałości. Czekajcie, który to był zapis? Już mi się pomyliło. Chyba tutaj. Skrzaty to są chyba. 3. Tego nie widziałem. Ja pierdzielę. Tak się wtopił. Aha, one przejęły tą farmę. No to niezła zmiana. Tu jest skrzynia po lewej stronie. Goni mnie? Dobra, przestań mnie gonić. Otwieram ten kufer. Nic mnie nie goni. Tak to w sumie chyba nie mógł otworzyć kufra. O, sztaba magicznej rudy, fajnie. Fajnie, dobra. No nic. Musimy na siebie uważać jednak. Ziele pancerza. Musimy na siebie jednak uważać bardzo, bo te drogi bywają niebezpieczne, widać. No i ukąsiła mnie, co za sucz. To znaczy ukąsił mnie, przepraszam, krwiopijec. Bo by mnie już ktoś zaraz poprawiał. Aha, nie mam odtrutki. Nieładnie. Prawo, lewo, nie, prosto. Tak, dobrze biegnę? Dobrze chyba. Dzik, jest dziki. Ale pamiętajmy, że oczywiście mamy już więcej życia. Więc teraz aż tak mocno już nas nie będą bić. No, wilk kolejny. Na walkę też naprawdę tej wytrzymałości schodzi. No chyba oszaleliście. Dobra, ucieczkę robimy niestety. Nie jest to też nie wiadomo ile te 400 HP, co nie? Ale... co ten wilk tak... jak się rzucił na tego ścierwiala? One mnie gonią ciągle? To jest chyba jakiś żart. Dajcie mu się uleczyć szybko. Dobra, no jest ciężko, kurde, jest... jest ciężko, no ale nikt nie mówi, że będzie łatwo. Dotarliśmy do Montery. Tutaj też nie mam pojęcia naprawdę, gdzie moglibyśmy znaleźć teleport. W sumie no, nie pamiętam chyba, gdzie był w ogóle teleport do Montery.
nawet w Gothiku trójce. Więc biegnijmy jak na razie sobie w stronę nadal Goty, nie zatrzymujmy się. Bo w sumie jest to dość niedaleko, to biegniemy sobie. I pewnie kolejny sobie odcinek zaczniemy z... Co tu tak... Piasku. Z Gotą. Co tutaj się pozmieniało? Ej, czy oni nas zaatakują, czy nie, ci orkowie? Chyba nie, nie? Jakie tu tereny orków się zrobiły? Ja pierdzielę. No w sumie tak, no blisko jest jednak ta Gota. To boją się, nie? Tu biały ork kolejny. Jakie namioty dziwne, jakieś chatki z kamienia. Orkowie to się naprawdę rozwijają. Ile tu trupów. O kurde. No nieźle. Jaka brama w ogóle do Goty. Co tu się dzieje? To znaczy takie przejście graniczne jakby, nie? Ta. Jak to wygląda? Jaka tu jest wojna, naprawdę? Ile tu ich jest? No, nieźle. Będzie trzeba później ich to ugarnąć w ogóle wszystkich, bo... Wiecie. Dużo tam postaci się pojawia. Ile tu roślin? Dużo tam postaci się pojawia. I widziałem, że ktoś tam z imieniem był też. Naprawdę, tak się to pozmieniało. Kurde. A jak wygląda Gota właśnie? Czy została rozbudowana? Bardziej chyba nie, ale... Wojownicy są, są paladyni, nawet Vayngard. Gorn oczywiście pewnie na tronie będzie siedział na końcu samym, na samej górze. Jakiś mag jest wody, jakiś tam goniec leśny. Stój! Nie możesz tędy przejść! Muszę się spotkać z Gornem w ważnej sprawie. Jestem jego starym znajomym. O, jak miło, że wpadłeś! Ja na przykład kumpluję się z Xardasem. Polowaliśmy razem na rośliny many. Mówię poważnie. Gorn i ja... Nie mogę wpuszczać obcych. Dotarły do nas wieści, że jakaś nowa banda wojowników wkroczyła do Myrtany i robi tu zamieszanie. Zachowujemy teraz szczególną ostrożność. Może mógłbym jakoś pomóc załatwić ten problem. Muszę się spotkać z Gornem. Uparty jesteś. Słuchaj, jeśli naprawdę chcesz się spotkać z Gornem, musisz zrobić coś dla Goty. Co na przykład? Ofiarować hojną darowiznę. Na jaki cel? Na wsparcie i utrzymanie strażników broniących bram Goty. Rozumiem. Jak szczodra miałaby być ta darowizna? 50 tysięcy sztuk złota. To nieco wygórowana cena, jak na poziom, który reprezentują tutejsi strażnicy. Widzę, że niespecjalnie ci zależy na spotkaniu z Gornem, ha? 50 koła? Chyba oszalał. Robi się coraz gorzej. Nie wiem, jak ja to zdobędę, ale była tam w sumie kwestia dalej, żeby z nim rozmawiać. Muszę sobie to przemyśleć. Jak na razie myślę, że skończymy. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się do kolejnego. Cześć.